Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Henryk Mercik, wicemarszałek województwa śląskiego, Ruch Autonomii Śląska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, kiedy umrze język śląski? Pod takim pytaniem, zna pan odpowiedź w ogóle na to pytanie, które stawiają dzisiaj politycy Nowoczesnej, szeroko uśmiechający się do śląskiej tożsamości? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast obawiam się, żeby nam nie umarła ta śląskogodka na partyjnym wiecu, bo... To był partyjny wiec? Wydaje mi się, że był to partyjny wiec. Przede wszystkim niezaproszenie na tą scenę, tak? Przedstawicieli dwóch największych śląskich organizacji regionalnych, które to organizacje nigdy nie są, nie były i nie będą partiami. Niezaproszenie na scenę tych, którzy dla śląskiej godki przez ostatnie lata zrobili bardzo wiele. Nie mówię już o zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o uznanie tej śląskiej godki za język regionalny, ale mówię też o bardzo wielu wydarzeniach, działaniach promujących tą godkę, czyli niezaproszenie Ruchu Autonomii Śląska i Związku Górnośląskiego, albo na odwrót, Związku Górnośląskiego i Ruchu Autonomii Śląska. Mówimy o debacie, która odbyła się w Teatrze Kores, ale był na niej profesor Kadłubek, profesor Sławek. Znaczy, zacne grono, natomiast myślę, że kluczem do zrozumienia tej debaty, która tak de facto była o niczym, troszeczkę, bo ja nie byłem, natomiast miałem relacje, oprócz tego, że większość miała kłopoty, żeby się posługiwać śląską godką, więc może z tego powodu to pytanie było zasadne. Myślę, że tak de facto ta debata sprowadziła się do takiego efektownego wejścia pana Kadłubka do Nowoczesnej. No, zawsze można pokazać światu, że jest nowoczesnym w teatrze i to dobrze wygląda. Natomiast profesor Kadłubek będzie w Nowoczesnej w wyborach samorządowych? Jestem przekonany o tym, że on już jest w Nowoczesnej. Natomiast śląska godka to nie jest rzecz, która powinna być przede wszystkim zmonopolizowana, czy jakiekolwiek działania dotyczące śląskiej godki, ratowania śląskiej godki powinny być podejmowane wspólnie, ale takim fundamentem dla tych działań powinna być aktywność organizacji regionalnych. Partie polityczne powinny spełniać tutaj funkcję pomocniczą. A jeśli chodzi o takie zmonopolizowanie, czy moim zdaniem próbę takiego zmonopolizowania tego przez Nowoczesną, no to niestety nie wróży jakiegoś bardzo wielkiego sukcesu. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że sprawa śląskiej godki już była na poziomie sejmowym dyskutowana. Dwukrotnie, bezskutecznie. Dzisiaj mamy trzecie podejście, które zapowiada Nowoczesna. Pan wierzy, że cokolwiek dobrego z tego wyniknie? Nie wierzę. Jestem przekonany, że nie wyniknie, dlatego że dwukrotnie było to podejmowane i arytmetyka mówi, że w tej sytuacji, która jest teraz, powinno się tego nie podejmować po prostu. Albo jesteśmy przygotowani tak, że wszyscy wspólnie wiemy, że zostanie to przegłosowane i że śląska godka znajdzie należne sobie miejsce w systemie, że tak powiem, prawnym Rzeczypospolitej, albo nie róbmy tego, dlatego że moim zdaniem to jest palenie tematu. Palenie tematu w imię takiego doraźnego przypomnienia wyborcom, że istnieje partia polityczna, która ma kłopoty. Panie marszałku, to jak na koniec tego wątku, pańskim zdaniem, ratować Śląszczyznę? Bo ja mam wrażenie, że ona ratuje się sama, abstrahując od ustawy, której nie ma i pewnie nie będzie. W internecie, na koszulkach, w muzyce. To znaczy, jeśli chodzi o godkę, to ona przede wszystkim, no myślę, że to jest sukces nas, regionalistów, że godka znalazła należne sobie miejsce w literaturze, w teatrze, że to nie jest, że udowodniliśmy, pokazaliśmy wszystkim, że godka to jest ten język, w którym możemy wyrazić rzeczy wzniosłe i rzeczy codzienne. Wszystko możemy w godce wyrazić i możemy poważny spektakl teatralny też zagrać w godce. I poważny utwór to nie tylko kabaret, tak? Czyli to się nam udało. Natomiast pytanie jest oczywiście o działania takie, jak to się mówi, u podstaw, czyli kodyfikacje, czyli umówienie się, jak to faktycznie ma wyglądać co do zapisu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to powinniśmy zrobić i mając tak przygotowany pakiet, tak przygotowany materiał, czekać na po prostu dobry moment. A dobry moment to jest taki, że będziemy wiedzieli, że mamy szansę. Że mamy szansę podjąć... Szansa na poziomie sejmowym. Panie marszałku, mówi pan, że ze Śląszczyzną się udało, natomiast nie udało się chyba pierwsze podejście Uniwersytetu Śląskiego do studiów śląskich. Po dwóch latach kierunek został zawieszony, no bo po prostu nie było na niego chętnych. Dlaczego tak się stało, pańskim zdaniem?
No to znaczy, te studia śląskoznawcze mają głęboki sens jako studia dodatkowe. Umówmy się, że ludzie, którzy teraz studiują, są bardzo praktyczni i patrzą na to, żeby studia, które podejmują, dały im pracę. To jest proste przełożenie. Jest wiele kierunków, które wydają się być świetnymi, bardzo potrzebnymi, niezbędnymi kierunkami, ale są traktowane jako dodatkowe. Ja może tutaj podam dwa, tak, które moim zdaniem tak są też traktowane teraz przez studentów. To jest filozofia, teologia na przykład przez ludzi świeckich, tak? Tak to jest traktowane. Dzisiaj studia śląskie, silezjanistyka, to będzie właśnie kierunek, ma być kierunek podyplomowy. One nie znikają. To jest pierwsza wiadomość. To nie jest klęska, tylko trzeba zmienić formułę. Bardzo byśmy chcieli i tutaj mamy bardzo zaawansowane, ja prowadzę też te działania, ale prowadzimy to wspólnie i RAŚ, i Związek Górnośląski. Bardzo byśmy chcieli, żeby te studia jako studia podyplomowe były elementem systemu edukacji regionalnej. I to wtedy ma sens, dlatego że jako studia podyplomowe dedykowane przede wszystkim nauczycielom, regionalistom, tak ich nazwijmy, to będą studia, które będą dawały dodatkowe kompetencje do pracy. Jeżeli miasto wejdzie, tak jak Katowice już zdecydowały, Rada Miasta Katowice, że wchodzą w ten projekt edukacji regionalnej. Jeżeli miasta to zrobią, no to będzie tak, że nauczyciel, inwestując w siebie, będzie miał pewność, że dostanie dodatkowe godziny, co w czasie niżu demograficznego i tak dalej jest bardzo ważne. Trzeba po prostu tym studiom nadać taki walor praktyczny. Czy to znaczy, że na tych studiach nie pojawią się ludzie, którzy będą po prostu chcieli uzupełnić swoją wiedzę o Śląsku? Moim zdaniem pojawią się, ale ten trzon, ta główna grupa studentów, to moim zdaniem będą i to powinni być nauczyciele, którzy będą mogli tą wiedzę nie zachować dla siebie, bo to jest tylko przekazywać dalej regionalnej. Panie marszałku, na koniec zespół pieśni i tańca Śląsk dostanie 5 milionów złotych od ministra kultury. Umowa już jest podpisana. Na czym ma polegać wpływ ministerstwa na działalność zespołu Śląsk? Właśnie o tym wspomniał minister Gliński. No, tu muszę wyprostować pewne rzeczy, bo wszyscy daliśmy się trochę zafiksować, że to jest Narodowa Instytucja Kultury. To nie jest Narodowa Instytucja Kultury, to jest instytucja kultury współprowadzona przez samorząd i ministerstwo. Ja tylko powiem tyle, że z naszej strony to jest nadal 17 milionów złotych, ze strony ministerstwa 5. Co za te 5 milionów? Myślę, że lepszy repertuar, lepszy poziom. A na czym ma polegać wpływ ministra na zespół? No, współprowadzenie, to współdecydowanie o pewnych sprawach. Chociaż tutaj to nie jest taki wpływ bezpośredni, nie bójmy się, pan minister tam nie przyjedzie, nie będzie robił porządków. Pan minister zaakceptował tą formułę i zespołu Śląsk. No, ja muszę powiedzieć tak, że myśmy o to zabiegali już od tamtej kadencji. Było kilka podejść, żeby ministerstwo dorzuciło się, mówiąc kolokwialnie, do zespołu Śląsk. Teraz to się udało, natomiast no, trzeba znać proporcje, ale pan minister też je zna. Ja podpisywałem tą umowę, doszliśmy do wniosku, że skoro tyle lat pukamy do tych warszawskich drzwi i nagle z tamtej strony słyszymy odpowiedź, że jest jakaś możliwość, no trzeba z niej skorzystać. Ja tylko powiem tyle. To jest taki trochę okres próbny przed nami. Mamy umowę podpisaną na 3 lata. To jest okres, kiedy zobaczymy, czy jest dobrze, czy jest źle, czy ten model się sprawdza. I my to wiemy, i pan minister też to wie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Henryk Mercik, wicemarszałek województwa śląskiego. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia.